Wiecie, co chcę powiedzieć, co? Lecimy dalej. Rozpoczynamy kolejny projekt tajny na tej cudownej wyspie z czerwonym beretem na głowie. Przy spojrzeniu tego sympatycznego partyzanta, który trochę ma obczajkę jak wujek na weselu po jednym szocie albo po dwóch. Polej mi, kolego, jeszcze więcej. Tak zwana kontrolna bomba. Dostaliśmy misję, aby dołączyć do jakiegoś Zemeckisa i nie jest to wcale reżyser Forresta Gumpa ani Powrotu do przeszłości, bo Zemeckis to reżyserował. Tutaj co najwyżej może być scenariusz z Forresta Gumpa i kiedy ja do nich dojadę, do tej armii, to oni będą robić run Forrest run i będą spierdalać daleko za palmę, ponieważ tutaj wszyscy peniają przy prawdziwej walce i ja zostaję ostatecznie sam na lodzie. Oby do tego nie doszło. Mam wrażenie, że udźwiękowienie jakoś się poprawiło. Słyszę i dźwięk kłada i jakieś dźwięki w tle. Mam nadzieję, że tak pozostanie, ale to może być moje subiektywne odczucie. Poprawiłem troszeczkę głośność mikrofonu, więc jeżeli byłbym za głośno, to powiedzcie, albo raczej napiszcie mi w komentarzach. To przyhamuję bajerę trochę, żeby nie było, że się drę. Jak pod jakąś meliną. Ale wydaje mi się, że teraz jest tak dosyć optymalnie, że już nie będziecie musieli nic podgłaśniać, ani nic w ten deseń, będziecie mnie po prostu słyszeć. Helikopter, helikopter rządowy właśnie nadlatuje. A tutaj widzę, chyba jest moja gwardia tu ziomeczków, jest koleżanka, jest ziomek, który chyba właśnie ze skutera zsiadł. Jest Geria Zemeckis, to jest chyba ich przywódca, z którym mam porozmawiać. A ten? Ten to normalnie jak Apollo Creed, normalnie świstak pierwsza klasa, nie? Chciałem mu do walkie-talkie nawinąć coś. Siema przyjacielu, przyszedłem was wesprzeć w waszej walce. Właśnie patrzysz na to, Oders. Nie, wcale nie widzisz podwójnie. To ja jestem jedną pierdoloną, wieloosobową armią. W jednym człowieku. I'm reinforcement. Dobra, stary, jakby Kevin w pojedynkę pokonał sam dwóch bandziorów, bardzo zdolnych i posiadających certyfikaty 4 w Hollywood, to co ja miałbym nie rozwalić tutaj grupę paralityków z karabinami? No widzisz, bo jesteś przekonany, że zginiesz, a i tak pójdziesz w imię rewolucji, co nie? Are you ready to fight, friend? Czy jesteśmy gotowi? Zawsze gotowi! Atak! Ha, ha, ha. Alright, o kurna, ale potężny koleś, walnął mnie z bara, przesunął mnie. I co, i ruszamy. Zróbmy teraz trochę klimatu. I po klimacie, bo już się rozpoczęła jatka, moi drodzy. To ja biorę snajperkę i walczę z nimi w takim razie. Przełączyłem sobie na standardowe, jest pierwszy rozkurwiony, drugi nie wiem. A nie, bo to chyba nie jego głowa? Nie, to jego głowa. Tylko coś... Coś mi ziomek nie chce go zestrzelić. O tak, o ten się chyba zrespił. Albo przyszedł właśnie na świat. I do know. Zasięg jest... Chyba niezły, chociaż... Nie dostaje w pełni obrażeń. Ale jesteście lamusami. Co się stało właśnie teraz? Czemu obraz mi tańczy? Nie chcę spać, przepraszam, chciałem latarkę odpalić. Zobaczcie, zrobimy sobie taki fajny klimat. Po ciemaku będziemy walczyć z nimi. Żeby było coś innego. Niby wezmę ich z zaskoku w ten sposób, nie? Jak będzie mrok, to powinni mieć problem, chociaż to są NPC-ty. A komputer nie ma problemów, że tak powiem. Z takimi okolicznościami. To co najwyżej ja muszę się zdawać na mój wzrok. Mam troszeczkę problem, żeby rozpoznać, kto jest mój, a kto nie jest mój. Nie zwracam uwagi na punkty na hitmapie, tylko patrzę przed siebie. A wszyscy, że tak powiem, wyglądają dosyć podobnie. Jeszcze są czarni, także w ogóle ich w ciemności ciężko będzie mi tutaj widzieć. Nie żeby coś, ale tak autentycznie jest. Ej! O kurde, chciałem to zrobić! Niech ta ciężarówka wybuchnie prosto mu na mordę. Kurczę. To by było bardzo efektowne, przyznajcie. Z tą beczką. Okej, okay. Widzę. Jest ich dwóch. Takich dwóch jak nastroje to nie ma ani jednego. Headshot, dobrze. Chyba ten... Nie, chyba nie headshot. Tętnica szyjną mnie przebił. Patrzcie, spadł mu hełm i teraz dostał napis The Gala Fighter. Poszedł spać. Teraz włączę tryb. Ja to nazywam Pilgrima. Kojarzy mi się z tym
tajemniczym księdzem z serialu Punisher, co przychodzi i morduje wszystkich. O człowieku, to żeś nazgromadzał rzeczy, mi oddałeś wszystko teraz w testamencie. Ojojoj, coś wybuchło. Ktoś tu do mnie nawala. Czekajcie, tu jest helikopter rządowy. Dobra, hat-trick. Oh, Myers, I was young once to know. Czekajcie, ja powinienem go zdjąć, bo mam wyrzutnie rakiet. Aczkolwiek nie chciałbym jej marnować, jeżeli jest to zwykły helikopter, który nawet na mnie jakoś specjalnie nie poluje. Powinienem częstsze save'y robić, ponieważ wszystko się może w tej gierce wydarzyć. Mogą mnie zabić, mogą mnie zgwałcić, mogą mnie porwać na części. Może mi grę nawet wywalić. Chociaż dzisiaj mam wrażenie, że jest dobry dzień, bo jest dobre udźwiękowienie. Tymczasem, co ja mam tutaj dalej robić? Poczekajcie, muszę sprawdzić. Eliminate the military squad. Okej, cały czas. Czyli przesuwam się po prostu. O, tutaj. Tutaj moje ziomeczki walczą. To zobaczcie, ja się tak skitram. Zdjąłem hełm temu człowiekowi. Czekajcie. Rzuca granaty. Czekajcie, czy rządowi mają takie koleżanki? O, to jest moja na przykład. O nie, najgorzej. Czekajcie, przecież ja się leczyłem, o co kamam. Co się wydarzyło? Czyli możliwe, że... Siema, gwiazda. I co? Byłabyś sztywna, kurwa. Taka jesteś czujna. Jak łażyca. Chyba ktoś tu kawy nie pił dzisiaj. Kurde. Rzucę w was granatem, jak zdążę go wyciągnąć. Żrej to, skurwysynu. Gdzie uciekasz? Halo, halo, kolego. No dla potrzeb nauki nie sprawdzisz? Jak się granat na tobie przetestuje? Czekajcie, czy to są... Kto to? Dobra, zabiję ich i tak. Trudno. Nie wiem, czy to są moi, czy nie moi. Przez chwilę mi się nic nie wyświetlało, więc ich po prostu zapierdolę na wszelki. Ten, jakie skillsy. To normalnie Legia Cudzoziemska. Ja jestem w końcu Saul Myers z Legii Cudzoziemskiej. Coup de mon, celi pas son son. I hajsy i amunicja, zawsze to robię, zawsze to mam taką dziwną popierdoloną sprawę, że zawsze zbieram najpierw amunicję, powinienem się skupić na walce, a nie robię tego. A nie ze mną te numery, poczekajcie, chcę wam takiego granata rzucić. Widzę, jeździcie w kółko, to tak dosyć przewidywalnie. Czekajcie. Jeżeli to jest ta sama trajektoria, no to właśnie dostaniecie na łeb. O kurwa, jestem królem. Sorry mordo, nie wiem kim jesteś, ale... A, dobra. To mój wróg. To mój enemy. Musi zginąć. Czekajcie, gdzie jest druga bryka? O, chyba dwie się rozwaliły. Albo mi się tak wydaje przynajmniej. Nie, rozwaliły się. No to spoko, to fajnie. Czyli granat został umieszczony w idealnym punkcie, można powiedzieć. Ile tych skurwysynów tu jest? Patrzcie, jak my tu walczymy o te rafinerie. A nie, tutaj, zobaczcie, on się zablokował chyba. Oj, byniu. No zobacz, no tak nie mogłeś się z tym pogodzić, że ci auto utknęło, że... Że totalnie olałeś, co się tu w tym momencie wydarzyło, że ja przyjąłem wóz. Guerriera Martinez? Co? Co to za postać? Spierdalaj. A co on robi? Czemu on macha w jego kierunku? O co, kaman? Ziomuś. Co? Chcesz mi coś powiedzieć? Co ty, słoneczny patrol? O co, kaman? O ty, śmieciu. To mam wrażenie, że ten partyzant jest nieśmiertelny? A ktoś go okładał? Może to nie był wcale ten drugi partyzant? Tylko raczej to był pojedynek. A że ziomek jest nieśmiertelny, no to to śmiesznie trochę wyglądało. Poczekaj.
Mordo, eliminate the military squad, gdzie tam kier... A, muszę to zniszczyć, dobra, okej, okay, nieważne. Dobra, nie będę marnował może amunicji do tego, rzucę granat. Mimo, że ten samochód i tak już w opłakanym stanie. Opa! Mission accomplished! How are you, comrade? Safe and sound? Czy jednak z tobą mogę porozmawiać? I think so. Okay, well, thanks for your help. If it wasn't for you, they would slay us all. Or you learned that shit like this? Cholera! Ja pierdolę. Serio? Czy ja mogę to jakoś cofnąć na szybko? Tak, mogę. Cały czas latają, zobaczcie, wojskowi. Sorry, że cofnąłem. Ale i tak już wszystkich tu praktycznie pozabijałem. A że tak powiem, chciałbym z nim porozmawiać. Posłuchać, co ma mi do powiedzenia, mimo że w sumie gówno mnie to obchodzi. Ale jak są przygotowane jakieś ścieżki dialogowe, to czemu nie? No gdzie są teraz te kurwy? Czekajcie, no on jest sztywny. Czy on ma jakiś ulepszacz? Coś ma. Stawiam, że dałem 16. Tak. No szkoda. Mam nadzieję, że teraz nie pojawi się nagle armia znienacka. Kurna, czemu te dialogi tak skipują się? Jezu, ale bez sensu. Dobra, nie ma czasu, moi drodzy, na rozmawianie w takim razie z nimi. To prawdopodobnie jest jakaś zasadzka teraz. Także musimy się bronić. Destroy the main forces of the military. Dobra, taki mam właśnie plan. No czekajcie, przed chwilą do mnie ktoś strzelał? Nie. Musimy iść za nim. I hate hippies. Aha, okej. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, co mi to teraz ma dać, że tak powiem, ale okej. Ulela! Government! Czekajcie, czy ja dam radę go jakoś zdjąć? Cholera. Dobra, to jest nasz helikopter. Tutaj jest już, widzę, poważna rozruba. Dobra, gincie, skurwysyny. Gincie, gincie, gincie. Rozpierdol totalny, moi drodzy. O Jezus Maria, jestem pod ostrzałem. Jestem chyba najbardziej poszukiwanym przez nich gościem. Dobra, wyłapał pizdę na łeb chyba. Wszystkie strzykawki. Zobaczcie, jak one mnie zajebiście leczą, nie? Dlatego trzeba się regularnie leczyć z tego nałogu. A, dobra, to wyrzuciłem. Ała! Spierdoleńce! Nie, ale jest klimacik, jakby te świerszcze w tle. Wiecie, ta nocna dżungla taka po prostu. O kurwy jebane! I napierdalający do mnie samochód cały czas. Czekajcie, nie chcę zmarnować tej rakiety. On tu zaraz wróci, moment. Ja się na niego tu przyczaję. Czekajcie, on robi chyba kółko. Zrobię sobie save'a. Dobra, mam nadzieję, że położyłem ten granat w odpowiednim momencie. O nie, nie położyłem go w odpowiednim momencie. Jesus fucking Christ. To może bym użył w końcu tej wyrzutni rakiet. Mam wrażenie, że tu już w ogóle moi ludzie nie pozostali. Praktycznie. Same wojskowe śmiecie. Dobra, rozkurwię go, wiecie? Przynajmniej chcę. Chcę to zrobić. Elo. Dobra, rozjebany. Mam nadzieję, że potem nie zostanę zaatakowany przez całą flotę helikopterów i nagle mi te rakiety będą bardzo potrzebne. Kurwa, no tylko do mnie strzelają. Moja armia już po prostu poległa. Jestem tutaj jedynym, do którego chyba walą. Czekaj, to jest wojsko. Oni się tu jakiś czas do kogoś odwracają, tak jakbym nie był tutaj jednak sam. Którzy to są moi, a którzy to są nie moi? Nie,
Przełączam się na snajpera. Będę cierpliwy. Oj, to był twój błąd, kolego. Jezu. To jest kurwa straszniejsze niż nie jeden Outlast. Odpalamy ten tajny tryb. Koniecznie potrzebuję się wyleczyć. Czy któryś tutaj zgromadzonych wojskowych może poratować mnie jakąś strzykawą? Będę bardzo wdzięczny. Czekajcie, może go zajdę. Dzień dobry! Pobudka, skurwysynu! O! Tutaj, czekajcie, tutaj jest jakiś pojazd. Dzień dobry! Nie śpimy, śpioszki! Kurwa, czuję się jak w przedszkolu jakimś. Czekajcie, kto tam jest mój, kto nie jest mój? Nie wiem. Ale wsiadam i chyba ponapierdzielam sobie do nich. No i to jest, moi drodzy, konkretna tutaj strzelanina. Że tak powiem. Czekajcie, póki co nie są chyba skupieni na mnie. A nie, teraz się już odwrócili w moim kierunku. Czekajcie, może będę tak dzielił faktycznie strzały. O, ktoś do mnie chyba granat rzucił. To ja wysiadam. Na wszelki. Dobra, strzykaweczka, konserwa, czy cokolwiek to było. Może paprykarz szczeciński. Quick save. Co tam się dzieje? Zobaczcie, oni tam kogoś okładają. O kurwa, czy wy to widzicie to samo co ja? Ktoś tu jest nieśmiertelny chyba po prostu. Macie, smacznego. Patrzcie, co się teraz wydarzy. Ej, to było zajebiste. A tu jest Guerriera Martinez, oni po prostu go walili karabinami, on jest nieśmiertelny. Ja pierdolę, ale to było cringe'owe. Ale też śmieszne i efektowne zarazem. Ej, zobaczcie, zyskałem poziom. Ja cię kręcę. Ciekawe, czy teraz Dana będzie mi w ogóle z nim porozmawiać. Nie wiem. Jeżeli będzie mi skipowało dialogi, no to jest po prostu głupi błąd gry, którego nienawidzę. Ale, że tak powiem, da się go naprawić. Po prostu trzeba zrestartować grę. Czekajcie, na piechotę to zrobię. Allow the hold your breath for up to 4 seconds while firing a sniper rifle. Enabled by the use button. Instructor and sure hand perks. A, czyli potrzebujemy jeszcze innych zdolności, żeby móc sobie z tego pokorzystać. Czy ja mam sure hand? Mam sure hand. No właśnie, bo jak korzystałem w sumie ze snajperki, no to nie pojawia mi się tutaj żadna taka możliwość, żebym jakoś cudownie mógł oddech wstrzymać. Także nie wiem. Czekajcie, zobaczę, czy będą mi dalej się z nim skipować dialogi. Ja w ogóle z nim nie mogę jeszcze porozmawiać, ponieważ są jeszcze jakieś gadziny tutaj do pokonania, dlatego. O, tutaj ten ma jakiś szmaragd chyba. Fajnie. Elegancko, dobra, uczę się, już mój wzrok powoli wyłapuje to, co jest mi najbardziej potrzebne. Tego na przykład nie chcę. Zbierajmy sobie może kilka sprzętów na sprzedaż. O, zobaczcie, mam też amunicję do tego karabinu, dałem 16. Aczkolwiek jako, że jest on podniesiony, no to nie będzie mi tak działał. Tak jak ja bym sobie tego bardzo życzył. Zobaczcie, ile oni mają kosztowności. To są kurwa złodzieje, rabusie. To oni są chyba tymi paramilitaries. Boże, ile tutaj fajnych rzeczy. Oczywiście już was nie będę zanudzał, już przechodzę do czynności ciekawych. Kogo tutaj drogi partyzancie powinienem jeszcze zdjąć? No teraz dopiero 65 kilo? Już moja postać chyba sobie całkiem nieźle z tym radzi. Aha, rozumiem, muszę rozwalić oczywiście bryczkę, no bo jak żeby inaczej. Będę musiał wracać potem z buta chyba. Essa, szkoda, że piorun nie był w stanie tego rozwalić.
Co dalej? Destroy dalej. Dalej to samo. A gdzie jest, że tak powiem, ten Zemeckis? Jestem bardzo ciekaw. Co się z nim wydarzyło? Gdzie to mnie kieruje? No jestem. Błagam, żeby to nie był tylko znowu jakiś błąd. Spierdolony. Czy ja mam po prostu jakiś helikopter zestrzelić? Destroy the main forces of the military. Ależ gro, tutaj nie ma nikogo do zamordowania. Czy ja gdzieś pod spód muszę iść? Nie wiem, o co chodzi. Kto tutaj jest do zlikwidowania? Niech mi ktoś powie. To wygląda jak klasyczny błąd, szczerze mówiąc. Ponieważ ja tu nie widzę nikogo do zajebania. Co mam, kurwa, kamień ukarać? Czekajcie, no jestem w miejscu. Co mam, przekimać się? Nie mogę spać. No nie ma żadnych helikopterów ani nic. No nie wiem, co mam teraz zrobić. Jestem trochę w kropce. Czy ktoś tutaj jeszcze śmiga? No zobaczcie, gra tutaj widzi jakiegoś przeciwnika, którego nie ma. Jeżeli on się gdzieś kurwa zrespił pod spodem, to ja pierdolę. No to co, wczytam grę w takim razie, nie wiem. Co innego jeszcze tu mogę zrobić? No tutaj błąd ten sam. Czekajcie, czy ja mogę jakiś save wczytać? Tutaj cały czas mnie kieruje na tą brykę. Czekajcie, oddalę się może trochę. Może tym sposobem uda mi się odnaleźć tego ziomeczka. Nie, to jest jakieś bardzo spierdolone, moi drodzy. A jeżeli bym dupnął tutaj na przykład gdzieś granat? Czy to coś da? Szczerze wątpię, ale mogę spróbować. I co? O kurwa! Jestem geniuszem! Ty, to ja wczytuję grę w takim razie. Skoro w ten sposób jestem w stanie ten bug naprawić. Boże, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Módlcie się, moi drodzy, aby to zadziałało teraz. Módlcie się ze mną, please. Nie chcę, żeby to się zesrało tu. Uff. Ja pierdolę. Ależ to sale bangla. No jestem z siebie dumny. No już myślałem, że po raz kolejny zostanę przez grę wydymany. Jakimś niewidzialnym po prostu przeciwnikiem, który się zrespił pod ziemią. No takie średnio, no 2 na 10 bym powiedział. To mi pokazuje znacznik. Ej, faktycznie. Jakiś wojskowy. Kurwo ty! Submission accomplished. To czemu gra mi o nim nie wspomniała? O ład, jestem teraz cały rozpierdzielony. Talk to Martinez. No idę do Martineza. Czemu on nagle przejął tutaj dowodzenie? Ja tego nie rozumiem. Siema Martinez. Jesteśmy w stanie porozmawiać, czy będzie się skipowało nam dialogi? O, chyba jest git. No zajebista bitwa, naprawdę. Nie, powiem wam szczerze, że ta misja naprawdę była fajna. Jeżeli chodzi o te jeszcze pamiętne, jak sięgniemy do Boiling Point na przykład. No to nie było takich jatek, wiecie, że mamy pole bitwy, mamy jakąś armię, jakieś skrypty po prostu, nie? Pomimo, że wyglądają tutaj jak wyglądają, no to... jest tu za co pochwalić. Jakie helikoptery? O czym ty pierdolisz? The honor guest not the choppers, but to you, comrades. Dokładnie, po co inwestować w helikoptery? Wystarczyłoby, żebyście mi płacili podwójną stawkę, ja bym się naprawdę starał. Nie żądam aż tak wiele. Co? Czemu ty się mu tak podlizujesz? Co to jakaś sławna osoba jest? No Zemeckis reżyser to jeszcze rozumiem, ale on? Okej, idź do komendanta. Złożyć mu raport. Super.
No i super, przydałoby się jakąś fotkę pamiątkową strzelić. Nie no, stary, ty generalnie to jesteś jednym wielkim tutaj Thanosem. Oni cię w dziesiątkę okładali, przeżyłeś ich walenie bagnetem oraz granat. O, nie, nie mogę nic mu zrobić. No, no jest, jest koks. Jest koks, nie ma co mówić. Czy tutaj ktoś jeszcze jest w stanie mi krzywdę zrobić? Tam się coś na czerwono podświetla. Czy to jest czołg? Tak, to jest czołg. Czy mogę go przejąć? Nie mogę, a mogę go zepsuć? Czy jest sens? Nie, chyba nie ma sensu. Nie ma sensu, bo jak go rozwalę, no to wówczas... Czemu muzyka się zmieniła? Czuję się tutaj niepewnie, niebezpiecznie. Z każdej strony może mi wyskoczyć jakiś frajer. Nie ma sensu marnować rakiet, jeżeli ktoś nie jest faktycznie moim celem i mnie nie atakuje. Zarobiłem sobie chyba... Zobaczcie, cały czas te trupy tutaj leżą, nie? Jakby to jest moim zdaniem spoko sprawa. Że tutaj ten teren nie jest taki, że nie, nie wiem jak to opisać nawet, szczerze mówiąc. Że nie ma tutaj takiego renderowania. Chyba, że po prostu odejdziecie kawałek i znikają jakieś postacie. To mnie zawsze denerwowało w jakichś tam starszych grach. A fajne jest właśnie, że odejdziecie na 5 km i jak wrócicie po chwili, to wówczas zastaniecie dokładnie ten obraz, który już wcześniej widzieliście. O, tu są moi ludzie. Czekajcie, no nie będę przecież z buta leciał. Pójdę sobie po jakiś pojazd. Nie wiem, czy mój kład jeszcze tam stoi, więc może wezmę tą ciężarówkę chociaż. Zawsze to szybciej niż jak będę tak się... telepał. O, konserwa, fajnie. Zostawię ją sobie na potem. Zaczyna mi amunicji trochę brakować. Oni tu wszyscy M16-kami walczą, więc w sumie sam powinienem z takim gnatem latać. Dzięki temu miałbym darmową amunicję, nie musiałbym inwestować. Dobra, wsiądźmy sobie, pobawimy się. Kuriera. Powinienem jeszcze dodatkową wypłatę dostać w sumie za taką gablotę. Pewnie tutaj jest pełno jakichś rzeczy w środku. Może broń, może, nie wiem, deszczułki na przykład. Albo psia karma. Może to jest psiakobus. Powinniśmy zrobić unboxing jego, generalnie. Boże, ale chujowa pogoda. Nie, nie mogę spać jak za autem. A szkoda, w boiling point można było. Mogę sobie co najwyżej światło napalić. Luwina. Dobra, robimy save'a i idziemy się przedstawić. Zrobiliśmy kawał zajebistej roboty. Siema mordko, wpadłem wesprzeć zacny reżim partyzancki. Zobaczcie, zobaczcie, no hajsy się sypią za to, bo to, za to jest 80 pesos. Opłaca się to, moi drodzy, zbierać. Co jest jeszcze fajne w tej grze, nie muszę wcale do kolekcjonera iść. Zobaczcie, za Emerald dostanę 250 pesos, ładnie. A za to? 100. Za ulepszacza 33 tylko. Za pierścionek 98. Tutaj 100, prawie 200. Mam wrażenie, że lepiej niż kolekcjoner płaci. No i cudownie. O, może w to... A, czekajcie, tutaj mam jeszcze karabin jakiś na sprzedaż. Amunicję? A nie, może amunicji bym się nie pozbywał, bo zapewne to będzie kompatybilne z tym. Tak, dokładnie. To jest spoko, bo ta broń całkiem jest niezawodna. Granaty mi się za to pokończyły. Dobra, to kupimy sobie jeszcze... Amunicję, no, no trzeba. Trzeba takie, w takie rzeczy inwestować. Potrzebuję do snajperki. To jest za 10, to jest za 16 za sztukę, bardzo drogo. No trzeba, trzeba w to zainwestować. Tutaj nie ma dwóch zdań. Chciałbym, tak, to są po 2, to są po 4. Także może... Nie wiem, 100 na przykład.
Jeszcze stówę. No, muszę mieć jednak czym strzelać, nie? O, zobaczcie, szybko, że tak powiem, się to spienięża wszystko. Dobra, no na razie tyle wystarczy. Jakby co, to mogę zawsze z mojego machine guna walić. Tymczasem poczciwa mordka mogłaby nas trochę podleczyć. Dobra, masz żmijo, chociaż powinieneś mnie za darmo leczyć, to jest chore. Jest dobra. Masz za dragi ile? Też stuwa. Nie, to może na razie się z tym wstrzymam, aż tak bardzo mi te zwidy co jakiś czas nie przeszkadzają. Parakum, parakum, pam, pam. Ile dostanę za tą zasną misję, komendancie? What is now, gringo? Speak, don't be silent. All of your men were killed. I did it all I could, komendante, believe me. A jak tu mogę zagadać do niego? Nie wiem, czy to ma wpływ jakoś dialogi na moją wypłatę. Surprisingly, soldiers have volunteer. Dobra, może zagadamy tak. Mogę powiedzieć z pewnością, że zdałeś egzamin. Witamy w jednostce bojowników rewolucyjnych, a oto moja nagroda, zasłużyłeś na nią. A co z Zemeckisem i Martinezem? Ziomek się nas pytał. Sam jestem ciekaw. Martinez jest nieśmiertelny, a Zemeckis zniknął mi z radarów. 4000! Uuu, w końcu potężne pieniądze, moi drodzy. Już jestem bardzo blisko osiągnięcia tego, co chcę. Safe and sound. Zemeckis disappeared after the first attack. Okej, czyli nie wiemy w sumie, co się z nim stało, bo zniknął. A Martinez został na polu bitwy. Nie wiem dlaczego. Ha! I know, comrade Martinez has been keen on the meditation lately. Aha, czyli lubi medytować sobie. Sugeruje, że ziemia, gdzie się odbywa bitwa, ma specjalną energię. Diabeł wie, co to jest. Toczy się wojna, broń czeka, a oni filozofują. Przydałoby się ich ukarać. Może miesiąc w jakimś łak, żeby im dobrze zrobił. What's your main goal on the island? Land, oil, I thought you guess yourself. Rozumiem, że rozumiesz, że pokonanie wszystkich żołnierzy jest niemożliwe, a bandyci nie chcą opuścić wyspy. Taką mam linię dialogową. Zakładamy, że jest dużo ropy, prawda? Co było tutaj przed twoim przyjazdem? Wojska wroga. Okej. Ale obecnie to miejsce należy do dealerów. Do dealera, nie takie, do potężnego, nie takiego jak Don Guillermo. Ale wtedy przybyli tu żołnierze, zaczęła się wojna i wszystko zaczęło się ruszać. Ostatecznie baron musiał się wycofać. Żołnierze nie ociągali się. A co z oleją, z tą, z ropą? Szargowie kopali okopy i znaleźli źródło. Proste i zabawne. Okej. A skąd są bandyci? Przebyli znikąd. Pojawiają się wszędzie, gdzie oznacza to pieniądze. Powiedzmy, że nie przyszli po ropę, ale na plantację koki, barona. Żołnierze nie dbali o to, ale bandytom zależało i chwycili całą kokę. A teraz są wszystkiego, dranie. A potem przyszli tutaj. Tak było, towarzyszu, nie kłamie. No logiczne, logiczne. No, gdzie można zarabiać, że tak powiem, a tutaj ta wyspa jest chyba bogata w różne zasoby. Wcale się Soubonsowi nie dziwię. Może zagadamy do niego w ten sposób. Okej. Nasza główna baza musi być na tej wyspie. Nie na posterunku jak na Bajenie, czy na innych wyspach, ale w głównej kwaterze. To operacja na dużą skalę. Niemal cały budżet partii został zainwestowany. Nie mamy prawa upaść. Jak to mówią, żadnego odwrotu, żadnej kapitulacji. A co do żołnierzy i bandytów, nie obchodzi mnie to. Jeśli będę musiał oddać życie w słusznej sprawie, zrobię to bez wahania. Moi przyjaciele podzielą tę opinię. Prawda, przyjaciele? No i co, kurwa, cisza, leci tylko paragum, barapagum, bapam. A ty się drapiesz po dupie przy mnie. To on jest jakiś chyba crazy. Czy ja się już o tego pytałem? Nie pytałem się go jeszcze o to. Wystarczająco ropy tutaj jest.
You bet, comrade, but this mission is dangerous. No to takie to ja najbardziej lubię. Jeżeli poprzednia misja taką nie była, no to co mnie tutaj może zaskoczyć? Wszystkie misje są dla mnie takie same. Także gadajmy. Potrzebuję kogoś do porwania wojskowej ciężarówki. Pełnej amunicji i broni. Zaznaczę ich parking na twojej mapie. No to faktycznie bardzo, kurde, trudne. Parakumpa, parakumpa, pam. To miejsce roi się od patroli. Jak tylko wsiądę się ciężarówki, odstrzelą mi łeb. Możliwe. Okej, okay, fajnie. Mówiłem ci, że misja nie jest łatwa. A jeśli nadepniesz, nie będą mieli czasu, by zareagować. Klucze są na warcie najbliższym do... samochodu. Obserwowałem go osobiście. Nigdy nie oddala się od ciężarówki. Rozumiano? Pośpiesz się i nadepnij. Weź kluczyki, otwórz ciężarówkę i przyspiesz i jesteś na miejscu. Tylko się mam pospieszyć, bo mi odstrzelą łeb. No i super, bardzo mnie to cieszy. Musimy ukraść ciężarówkę. Ale zobaczcie, jest tutaj tak fajnie to zrobione. To już nie jest tak prosto, że jak w Boiling Point, że porwi ciężarówkę. No okej, okay, no stoi ciężarówka zawsze odparta, zawsze silnik odpalony. Tylko teraz jest to tak trochę, moim zdaniem, lepiej podzielone, nie? Teraz mam 11 koła, okej, okay, ale chcę jeszcze chyba jednak pancerz dokupić. No niestety, przepierdzielam force trochę na głupoty. Aczkolwiek jest mi to tutaj potrzebne. Tylko tutaj jest, że tak powiem, misja trochę bardziej podzielona. Ty, a właśnie, komendante, a czy nie wystarczy, że ja przyniosłem już tutaj jedną ciężarówkę? A może to jest dokładnie to? Ty, to by był niezły, że tak powiem, ten twist. Jakby się okazało, że ogarnąłem ją totalnie przypadkowo. Halo, dźwięku, napraw się. No już kłada nie słyszę, no to... Kto mówią, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Już o dźwiękowie nie siadło, no bo muzyka leci w tle. To pewnie dlatego. A już się naprawiło. Dobra, czyli chyba z powrotem musimy nawiedzić tą bazę. No tutaj jest, nie ma, że tak powiem, większego pola manewru. Jest jedna baza wojskowa, jedna baza bandytów, no i jedna baza partyzantów. Koniec, kropka. Przydałoby się, żeby jeszcze baronowie się gdzieś tutaj dołączyli. Może są? A są, ale na nich nie wpadłem. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. To jest jeszcze chyba ta armia z poprzedniej walki. Czy ja gdzieś tu mogę na sekundkę stanąć? Nie wiem. Nieważne. Jest jak jest. Nie powinno być to trudne. Musimy zdobyć najpierw klucze, potem... Ała. Uciec. O kurwa mać. Te skurwysyny nie żartują, że tak powiem. Dobra, to wjeżdżamy po prostu na pełnej... O kurwa. Ej, tragedia się stała, moi drodzy. Wjechałem prosto w ogień. To nie jest dobre. To nie jest dobre. Jeszcze raz. Muszę to jakoś lepiej rozegrać. Mogę tam wejść na dzika, aczkolwiek... Trochę lepiej to chcę rozegrać. O kurwa, na pewno nie tak. Czekajcie, pojadę. O Boże, dobra, ten kład już się nie nadaje. Jezus Maria, znowu jestem bardzo ranny. Wszystko trzeba z buta praktycznie robić. Dobra, to zapierdalam, ile dam radę, to wjadę. Tutaj jest kurwa czołg. Czołg do mnie nawala również. Dobra, zeskakuję. I teraz, moi drodzy, nawalanka. Będą mieli co, na co zasłużyli. Czekajcie, dźwięk naprawię. Elo. Dzień dobry, koleżanki. Przyszedłem się tylko przywitać. Dobra, skradanki trochę. Chyba potrzeba. Jest ich tutaj w ciul, moi drodzy, faktycznie. Nie przesadzą, mówiąc, że ta misja jest fuj niebezpieczna. Czekajcie, czy to jest dobry pomysł, to co ja właśnie robię. Chciałem trochę się skitrać. Kurwa, nie ładuj tej broni w takim momencie, ombre. Zobaczcie, ale bez ulepszaczy jest troszeczkę ciężej. Jakby... Oni też są opancerzeni.
Dobra. Najpierw oczyszczę sobie trochę teren, a potem będę mógł pobiec po tą ciężarówkę. Chyba, że mogę od razu, chociaż jest ich tutaj sporo. Nie chciałem tego, ale tak wyszło w praniu, że musiałem cię zabić, draniu. Kurwa. Dobrze, dobrze, pięknie rzucasz granatem, ale muszę cię niestety posłać do rzeki. W rzece cię to wpili, w rzece zostaniesz pogrzebany jak Osama Bin Laden praktycznie. Dobra, teraz chwila dla mnie. Chwila medytacji. Jak szeregowy Martinez. Podleczyłem się, mogę ruszać dalej. Biegniemy po klucze do ciężarówki. Halo, dźwięk, gdzie jesteś? Chcę słyszeć dźwięki strzelania. Deep Shadows, czemu mi to robisz? Patrzcie, idziemy sobie tak po górach, tajnie. Nie wiem, czy tutaj akurat muszę zejść. Czekajcie, być może mogę dostać się do piranii, chociaż nie jest to dobry pomysł. Będę się za nią ukrywał. Te piranie niestety nie działają aż tak dobrze. Tu mam 5% szansy. Czekajcie, moi drodzy, muszę jedną rzecz ogarnąć. Mouse. Nie, mam na maksa, kurwa. To przepraszam. Ale mam wrażenie, że strasznie ociężale mi chodzi ten, ta mysz. Patrzcie, otoczyli mnie. Jestem surrender. O ja pierdolę, to nie jest faktycznie łatwa misja. Powiem wam tak, jeżeli oni by się nie respili, to dla mnie by było to by pewnego rodzaju wyzwanie po prostu. Muszę załatwić dużą grupę ziomeczków. Natomiast jeżeli oni się respią, no to kurczę, to nie jest fajne, realne. Ale wydaje mi się, że się nie respią, jest ich po prostu bardzo dużo tutaj. Póki co się jakoś trzymam, chociaż ledwo, na podzespołach. Cholera, szukam cały czas czegoś, czym się mogę tak na szybko uleczyć. O, kolejna fajna rzecz. Stricte zarobkowa. O ty śmieciu! No i niestety, skończyły się dobre czasy, patrzcie. Tu jeszcze cała armia do mnie nie dotarła. Może ja powinienem ich tak rozdupcać? Patrzcie, cyk. Kolejny. Nie. Tu leci jakiś helikopter. I to rządowy. Rozwalimy go? Dawajcie, rozwalimy go. Ta rakieta, o kurde, zgubiła go z radaru. Że, ona, że tak powiem, potrafi namierzać cel i go gonić. Tylko że trzeba chyba go cały czas mieć, że tak powiem, na muszce. A przez sekundę mi ten helikopter uciekł. No szkoda, chciałem się zabawić fajnie. No nie słyszycie dźwięki broni, no, no jest to przykre. Przynajmniej przez chwilkę. Ale tryb snajpera może. Może tak się to robi. Dobra. Rozjebany many. Drużyna czołgistów. Okej, co tu się wydarzyło? Czemu ja nie mogę się ruszyć? Zobaczcie. Tej, nie mogę się ruszyć. Kurwa. Skraszowałem się. Do piachu, do piachu. Ten leży tam, rodzi chyba. Bęk. Co, który ma jeszcze problem? Strasznie was tu dużo, kurna, więcej was matka nie miała. Przecież powinienem chyba całą służbę wojskową
powołaną obecnie na ćwiczenia, czy też na normalną służbę zmieść z planszy. Zobaczcie, ile będą musieli ludzi pogrzebać. Czy to wybucha? Wybucha! O kurwa, on przeżył. Oni już tutaj tyle obcują z tą ropą, że już ona po prostu przy wybuchu tutaj nie robi na nich większego wrażenia. Nie chcę tego. Gin, mapecie. Kurwa, świetny jestem. Coś go nie mogę zabić. O, teraz dostał czapę, zajebiście. Kolejny do mnie biegnie, Boże. Czy możemy zrobić jakąś przerwę na lunch? Teraz już chyba tak patrzę bardziej pod kątem zarobkowym. O, ktoś do mnie chyba na... Kurwia? Łysy? Trzeba łysych pokryć papą, lecz funduszy nie ma na to. O kurna, stary, ale masz pecha. Albo i nie? Jebać tą snajperę, jest chujowa. Coś rozkojarzony chyba. Kurna, nie byłeś pilnym uczniem. Dawaj, bierz to, bierz to. Marianno. Dobra, stary. Teraz się wkurzę. Cały czas mylą mi się klawisze. Snajperkę muszę mieć pod piątką. Takie przyzwyczajenie. Dobra, ziomek rozjebany. Szybka konserwa, dwie strzykaweczki. Jestem w 100% że tak powiem, wyleczony. Tak fajnie umarł. O Jezu, czekajcie, który ma klucz? Chyba ten. A to jest ten klucz! Boże, ja tak patrzę, co on ma za jakiś taki nietypowy przedmiot w swoim ekwipunku, a to jest klucz, który ja potrzebuję. Dobra, moi drodzy, już mam wszystko, a to jest chyba ta ciężarówka. Dobra, petarda. Teren czysty, zwolnienie blokady. I mogę chyba jechać. Chuj, że szyba zbita. Ważne, że ciężarówka nie klepana. O Jezu, jaka ona wolna. Ale rozjebałem im całą bazę praktycznie. Z tego mogę być dumny. No i... ja liczę, że teraz takie pieniążki, moi drodzy, siądą, że ja po tej misji jadę już fabułę ruszyć. Patrzcie, jak oni do mnie nawalają. Kurde, muszę wybrać inną drogę chyba. O, fajnie. Coś mogę zrobić jeszcze? Uratować tą brykę jakoś? Okej. To w ten sposób nie podziałamy, moi drodzy. Muszę jakoś totalnie ominąć grupę tych skurwysynów. Czy ja się w ogóle jeszcze z bandytami kumpluję? Może szybciej. Bandits 8. Dobra, ledwo, ledwo. Już zaczynają powoli mieć do mnie wrogie stosunki. Niedługo już nie będziemy się kumplować. A szkoda, bo morduje tyle wojskowych, że bandyci powinni być moimi kumplami tutaj. Po wymordowaniu tak dużej ilości wojskowych. Patrzcie, no oni mnie rozpierdalają. Oni są wszędzie. Zapierdalam, ile jestem w stanie, nie? Cały czas mi spada. Już mam 10, 9 i rozjebany. No nie. To nie ma szans. Dobra, muszę. Muszę obmyślić jakąś taktykę. Nie przypuszczałbym mi, że ucieczka z pojazdem będzie dla mnie bardziej wymagająca jak zniszczenie całej bazy, wyludnienie jej.
Nie wiem, zastanawiam się, no oni są wszędzie, nawet jak po poboczach tutaj jeżdżę. To tutaj wszędzie jest armia. Widzicie? No kurwa, no nawet na sekundę, nie wiem co ja, coś teraz się wydarzyło, odjebało. Nie wiem, może helikopter? Ale mówię, nie ma dźwięków, więc ja nawet nie słyszę, co się dzieje. Totalnie. No i widzicie, oni już do mnie nawalają, a ten... Te auta po prostu w sekundę, można powiedzieć, się... No, rozkurwiają. Nie wiem, moi drodzy, może ja powinienem... oczyścić teren trochę. Chociaż to i tak jest moim zdaniem trochę bezsensowne, no bo ich jest tutaj od chuja. Od chuja i ciut. Mam nadzieję, że mi tego nie wysadzą. To jest w ogóle jakaś druga grupa, bo oni są zaskoczeni moją obecnością tutaj. Wziąłem najpotężniejszą strzykawę, jaką oferuje tutejszy system medyczny, farmaceutyczny. Co ma w ogóle w ekwipunku? Nie zauważyłem. Jakąś dziwną rzecz. Patrzcie, będę musiał tak co parę metrów sobie, kurde, chyba drogę oczyszczać. Ała, 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 umieram. Kurwa. Ale desperacja, Boże, chyba mi się amunicja do kałaszki wówczas skończyła. Ja pierdolę. Tragedia. Dobra, zobaczcie co ja teraz kurwa zrobię, jestem wkurwiony dzieciak. Wezmę może tego gnata. I tak się z nimi ponaparzam. No chyba było tak od razu. Albo i nie. Shit. Jest ta ciężarówka, jest, nie rozwalili jej jeszcze. Mission Trophy Army failed. No tak, teraz już jest rozwalona. Nie no, moi drodzy, jestem w kropce. Tu jest najszybsza trasa. Ale co z tego? Co z tego, jak oni w sekundę mi ten sprzęt niszczą? Nie. Kurwa, nie ma sensu. Ale nie poddam się przecież. Co ja mogę tu zrobić? Kurna. Miałem wrażenie, że ich wyplewiłem w całości, ale nie. Proszę, tylko... nie rozwalajcie bezbronnej ciężarówki. Ona nic wam nie zrobiła. To ja chcę ją porwać. Zajebać. Chciałem powiedzieć. Ała, ała, ała. Bo gdybym mógł się podłączyć do tego i ich tym rozwalić, to by było przyjemnie. Szkoda, że są za mną. Chyba, że da się? Nie, nie da się. Do dupy. Ale jest też inny cwany sposób. Ja mogę ich tutaj ściągnąć. Oni, że tak powiem, biegną do mnie zawsze. I kiedy ich zgromadzę, że tak powiem, w kupie tutaj, to mogę spróbować jakoś przebiec do tej ciężarówki i odjechać nią szybko. Zobaczcie, taka niepozorna misja. Ukradnij ciężarówkę z bazy wojskowej. Faktycznie może brzmieć skomplikowanie, a ja za niego tak naprawdę, za tego komandantę, odwaliłem całą robotę, bo przy okazji musiałem sobie drogę oczyścić, czyli pokonać całą armię. Wszystkich ich wytępić. To faktycznie jest trudna misja. O, ten ma jeszcze jakieś kosztowności. Ulela. Dobra, nie wiem, czy ja zostawiłem ciężarówkę, chyba tam jest. To co, próbujemy jakoś przemknąć?
oni cały czas tutaj kurwa są. Siema. Kurna, ale oni strasznie silnie biją. Cios taki wręcz od razu mi praktycznie całe życie pożera, nie? Pada deszcz, dzwonią dzwonki same. Spróbujmy, spróbujmy teraz przejechać. Mam nadzieję, że oni się trochę rozproszyli tutaj. Tutaj się pojawia totalnie inna grupka. No widzicie, nie, to się tak nie da. Jakby to... Co kilka metrów trzeba sobie po prostu drogę oczyszczać. No inaczej się tego rozegrać nie da. Także no faktycznie ten wojaż będzie dosyć długi. Teraz jakiś helikopter. Mam wrażenie, że mojego wroga. Cały czas szukam jakiejś możliwości, ale nie, to nie przejdzie. To będzie chyba kurwa najbardziej bojowy i najbardziej nudny przy okazji odcinek dla was, nie? Chyba, że jesteście miłośnikami bitew. To być może. No, dla mnie jest to trudno przypomnieć. Czekajcie, chyba... Chyba jakoś jestem z dala od armii. Nawet na jeżeli... Aha. Kurwa. Nawet na jeżeli bym na jakąś grupkę taką po drodze trafił jedną, to nic nie szkodzi. Ja mówię, kurwie, ale... nie, że co 3 sekundy na jakąś wpadam. Tak, tutaj jest jakaś drużyna pierścienia. Jadę po jak najbardziej dzikim terenie, żeby im było trudno mnie dostrzelić. Czekajcie, jakoś... Chyba się oddaliłem od nich. Jestem już chyba na prostej drodze do bazy partyzantów. Tak, widzę ją na horyzoncie. Ja pierdolę, moi drodzy, co to była za misja. No teraz brakuje tylko, żebym, nie wiem, gumę złapał, utknął gdzieś, bóg gry mi przeszkodził. Albo w ogóle ten bóg... chrześcijański brodaty, żeby teraz stąpił i po prostu zrobił wszystko, żebym nie dojechał do celu. To była niezła misja, to przyznajcie, to była prawdziwa jatka. Gdzie ja mam tym zaparkować? Gdzieś tutaj pewnie. Zostawiłem sobie drogę tą przednią gablotą. Kurwa, nie mogę przejechać! O! Zapaliłem! Czyli widzicie, moi drodzy, jednak da się. Da się, że tak powiem, na każdym kroku sobie rozpieprzyć to wszystko. Muszę się tej ciężarówki najpierw pozbyć. Czekajcie, mogę ją tutaj wdupcyć? Czy mi wybuchnie od razu? Chyba nie. Ona już do zezłomowania na części, panowie, jakbyście mogli, nie? Tam katalizator weźcie. Ej, mordo, wypierdalaj mi z drogi. Zobaczcie, pod sam nos musiałem podjechać. Oczywiście wojskowi tutaj lubią wchodzić pod koła. Jak ich potrącimy, no to oczywiście cała armia się oburza i nas atakują. Może by nie było. Jezus, udało mi się to wykonać. Komendante, powiedz, że jesteś ze mnie dumny. The cargo has arrived, but the truck has seen better days. It's been shot out. No myślę, że cargo jest w całości. I think so. Super. Nie ma sprawy, mordo. Aha, dostałem 3 koła za tą robotę. No może jeszcze coś weźmiemy? I can in theory. What do I need to do? You need to listen. Just... What's your name, first of all? Fajnie, że dopiero teraz pytasz. Myers.
Powinieneś teraz wyciągnąć list gończy i zadzwonić po psy. Pracujemy od jakiegoś czasu, zawsze nazywamy się towarzyszem. Ogólnie rzecz biorąc... mamy inną robotę. Musimy ukraść czołg żołnierzom. Nie mamy nic poza jeepami i helikopterami, które przylatują z bajeny. Żołnierze to idioci. I z łatwością będę mógł ich okraść. O cholera. To grubo. Teraz nie wiem, będę musiał jądro z serca ziemi ukraść. Gdzie będę miał 300 razy więcej wojskowych na drodze. Czekajcie, może zagadam do niego. Myślisz, że ten jeden czołg ci pomoże? To zabawne. Co możemy zrobić? A ponarzekajmy trochę. Ale dajesz mi dużo pieniędzy. Okej. No dobra, ukradnę czołg dla ciebie. Nie wiem, jak bardzo trudne to będzie. Ale jeżeli każesz mi do tej bazy wrócić, to będzie mi bardzo przykro. Hijack a tank from the military. O kurde. Zobaczcie, już mi tak niewiele brakuje. Już mam 14,5 koła. Już nawet nie chce mi się, że tak powiem... Chociaż amunicji nie mam praktycznie w ogóle, ale mogę z tego pokorzystać, tak? No pewnie, że mogę. Że może bym sprzedał mu jakieś kosztowności. Czekaj, to kupisz ode mnie? No dobra, to za 1 pesos. To za 103. To jest do M16 ulepszecz. Także moi drodzy, jeżeli chcę w następnym odcinku wam pokazać, jak fabuła idzie do przodu, no to muszę ten czołg ukraść. Trochę się musiałem podleczyć. Może tym razem bez lekkiego pancerza spróbujemy. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł. Czekajcie, bo zabłądziłem. Tutaj jest zejście na dół. Ukraść czołg, powiadasz. W teorii ta misja wówczas byłaby dosyć prosta, moi drodzy, ponieważ jak już się do czołgu dostaniemy, no to raczej nie będą nam przeszkadzały strzały z karabinów. Chyba, że się podłączy flota z powietrza, no to faktycznie to już będzie problem. Ale spróbujmy, jak już jestem w gazie, jak już robimy taki odcinek, gdzie cały czas się napieprzamy z armią, no to zróbmy to. Czekajcie, czy... A nie, tu nie ma karabinu maszynowego, to jest sam pojazd. Okej, dobra, no nie szkodzi. Ale jest chyba całkiem szybki. Bang. Patrzcie, jak ja się od niego odbiłem, kurwa. Co to ma być? Co to za realizm dziwny jakiś? To było pojebane, moi drodzy. No odbiłem się po prostu od niego jak, nie wiem, od piłki, jak piłka od ściany. Od murku, jak się kiedyś napieprzało na osiedlu. Dziwne. Czy oni w sekundę muszą te auta mielić? Nie, ono już płonie, ja pierdolę. Jadę naokoło. Jadę, moi drodzy, naokoło. Chociaż może bez przesady z tym naokoło, ale spróbuję. Szczerze, najlepsza opcja to by było generalnie łódką tam podpłynąć, bo to jest chyba przy brzegu. Tak, dokładnie. Czekajcie, czy bandyci w ogóle jeszcze mnie szanują? Tak. Żebym ja pamiętał, gdzie bandyci mają tutaj swoją bazę. To bym im zakosił jakąś łódź. I byśmy nie musieli wcale po lądzie szorować. Patrzcie, tutaj są bandziory. Tylko gdzie jest ich molo tutaj? Może uda mi się jakąś łódkę dziewiczą zdobyć. Coś tam jest, coś tam chyba jest. Okej. To by mi bardzo życie ułatwiło. Boże, jak ja zapieprzam! Wow, kondycja! Są serio 50% i dopiero za trzecim razem musiałem
dwóch lockpików się pozbyć? Dziwaczne to. No to co, płyniemy w takim razie? Że ja wcześniej na to nie wpadłem. I próbowałem się przez tym lądem. W ogóle ci wojskowi z tych dwóch misji, mam wrażenie, oni się po prostu raz zrespili i nie zniknęli do tego czasu, nie? Tak mi się wydaje. I po prostu przez nadłóg misji oni się namnażali i po prostu cała wyspa jest teraz w żołnierzach. O kurwa, jest godzina 3:30, ja pierdykam. Co ja robię ze swoim życiem? Zarywam nockę. Ale jest to zdecydowanie tego warte. Ta akcja jest fajna. No i nie mogę się doczekać, aż ruszę fabułę do przodu. Boże, żeby tylko nie było tak, że on odczyta po prostu z tego kamienia jakieś informacje i będzie znowu... Ale wiesz co, mordo, no informacje są takie i takie, ale dokładnie co i jak to ci powie pan Kowalski. A pan Kowalski zażąda ode mnie 25 kołaj. To będzie tak... Takie nudne odsyłanie od zleceniodawcy do zleceniodawcy, nie? W Boiling Point to trzeba było się czasem gdzieś wdrapać, była jakaś cutscenka, coś się działo. Było to takie dużo bardziej różnorodne, mam wrażenie. Ale nie mogę narzekać, jakby poziom tutejszych misji jest... No, lepszy. Dużo lepszy, bym powiedział. Dobra. Nie ma co wijać w bawełnę, trzeba po ten czołg biec. Chyba już bez żadnego klucza. Tym razem. Więc po prostu lecę na dzidę. Dużo sajwów będę robił. Gdzie jest czołg? Gdzie jest czołg? O! Ziomek na dachu. Żebym jak chociaż ten czołg widział. Nie wiem czy to... To chyba to. O kurde. Tak, to to. Zajebiście. Moi drodzy, patrzcie co się teraz kurwa dzieje. Bang! Jebał was pies. Bang! Mam 58 rakiet do wykorzystania. Poczekajcie, bo oni też mogą do mnie pewnie walić. No wal! O kurwa, patrzcie co się dzieje. To jest World of Tanks. Kurwa, te odłamkowe się dość długo ładują. Ale jest fajnie, zobaczcie, nic mi kurwa nie mogą zrobić. Oho, i tak myślałem. Chopery. Teraz będą kurna mnie okładać tutaj. Nie no, to jest akcja, moi drodzy. Zobaczcie. Przyznam wam szczerze, że ja nigdy nie byłem dobry w czołgi. Mam kumpla, który jest tam bardzo ograny w te War Thundera, o. I on sobie świetnie w tym radzi, już wiecie, to są już takie skillsy praktycznie. Ja natomiast nigdy nie lubiłem się bawić w czołgi. Czy jak były w kampanii jakieś w Call of Duty na przykład, to mnie to po prostu nigdy nie kręciło, nie? O, dobrze, że się nie, od niego nie odbiłem. Ile się tych czołgów tu zrespiło teraz? Jezus Maria. Oni też trochę słaby ogar mają. Siema. Bo teraz powinien mnie zestrzelić. No i to zresztą zrobił. Ale ten czołg też ma nie najgorszą wytrzymałość. Kolejny. I do piachu, maszkaronie. Czy ja mogę cię jakoś chopper rozkurwić? Bang. Ej, czemu przez niego przeleciało to? Szkoda. No stoi, kurna no. Czemu ta rakieta przez niego przelatuje? Za daleka odległość? No tak być nie może. O, rozjebany, fajnie. Miło. Miluśko. Sympatycznie, po koleżeńsku. 39 rakiet mi zostało jeszcze. Mogę to rozwalić? O, chyba rozwaliłem. Tak, to jest kurde dobry realizm. Nieważne, że to prawdopodobnie rafineria moich ludzi, ale testuję sprzęt sobie po prostu. Czy to jest Adams amerykański? Ja się nie znam na czołgach, powtarzam.
Takie mam skojarzenie. Coś mi kumpel wspominał, chyba że Ruscy mają zajebiste czołgi. Albo mieli, nie wiem. No ja tutaj jestem po prostu bohater. Powinienem jednocześnie sterować tym czołgiem i siedzieć na górze z wywalonymi nogami, kurna, pełen radości. Co ja tutaj dla tych partyzantów zrobiłem? 3/4 wyspy oczyściłem z armii, przywiozłem im ciężarówkę z bronią, teraz im przywożę czołg. Czy ja muszę go przetransportować do jakiejś destynacji konkretnej? Chyba tak. Co? Czy oni do mnie strzelają teraz? Hej, nie wiem dlaczego, co się wydarzyło. Strzeliłem przypadkowo? Szczerze myślałem, że muszę tam podjechać jak najbliżej komendanta, żeby mi zaliczyło misję, ale kieruje mnie chyba gdzieś indziej. Najpierw sobie zobaczę, gdzie muszę dotrzeć. O Boże, tutaj gdzieś muszę. To nieźle. To, o kurwa, co ja tutaj za tańce godowe robię, moi drodzy? Że tak powiem, wygimnastykowany mój się żołnierz tutaj zrobił. Czemu ty tak dziwnie cofasz? No, zaliczysz mi czy nie zaliczysz? Serio? Tak się będziemy bawić? Kurwa, w ogóle było mi kazać do kontenera nim wjechać. No ja pindolę. Prekumpa, prekumpa, pa. A, sorry, zapomniałem, żeby nie machać nożem w obecności żołnierzy w Boiling Point i w Xenusach ogólnie. Bo odbierają to czasami jako atak w ich stronę. Siema, komandante. Co na to powiesz? Any other orders? To steal a field kitchen so the enemy dies off of hunger? A to akurat trafne. Oho. What's happened? Ah, damn it. Już coś się zniechalo. Znajdziecie zwłoki? No kurwa, no... dziwne. Bandyci zgwałcili i zabili naszą siostrę Lividę. Miała zaledwie 24 lata. Okej, no zdarza się. No, sama wstąpiła do tej rewolucyjnej armii. Chcę, żebyś zabił ich wszystkich, o kurwa. A ja chcę pieniądze może na razie dostać za to, co zrobiłem. Wymasz ich z norę z powierzchni ziemi. Ej, gdzie są moje pieniądze? Gdzie pieniądze są za las, skurwysynu? Ej, ale to nie jest fair. Powinienem dostać pieniądze teraz za tą misję, którą wykonałem. A on mi w międzyczasie zlecił jeszcze drugą niepłacą. Niby mogę wykonać ją w czołgu, ale... Ojej, muszę... muszę zdziesiątkować gang Sobonsa. Kurczę, blaszuszka. To grubo. Nie wiem, czy podzielić teraz odcinek, mam szczerze mówiąc, bo trochę długi się zaczął robić. A że tak powiem, ta misja z czołgiem może być całkiem fajna. Myślę, że możemy tak zrobić, bo już też sam się robię trochę zmęczony w tym momencie. Nastrzelałem się dzisiaj, a tą misją możemy się podelektować później, no bo mamy w końcu czołg do użytku. Także w następnym odcinku, moi drodzy, oczywiście wykonamy tą jedną misję, już będziemy na tyle bogaci, że będziemy mogli wrócić na Bajenę i pójść rozszyfrować, jakie inskrypcje są na tym indiańskim artefakcie. Także w tym odcinku to by było na tyle, dzięki wam bardzo, trzymajcie się i na razka.